Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz dziś też przypominam, że dziś modlimy się razem, robimy krótką przerwę i wracamy z powrotem do tej naszej wspólnej modlitwy w najbliższą niedzielę. Mogliśmy dziś usłyszeć w Kościele fragment z Księgi proroka Malachiasza. Ten dzisiejszy fragment jest bardzo znamienny i bardzo bogaty, zwłaszcza wypełnienie tych proroctw, tych zapowiedzi, które sprawdziły się i wypełniły na kartach Nowego Testamentu. Jest to zapisane. Chociażby w tej pieśni, którą Zachariasz wyśpiewuje, przywołuje właśnie tego proroka Malachiasza w odniesieniu do misji przyszłej swojego syna Jana Chrzciciela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. Te właśnie słowa końcowe przywołuje się w tej pieśni Zachariasza. Sam prorok, który czasami bywał określony jako anioł, bo brzmienie hebrajskie tego imienia właściwie wskazywało na posłańca, na anioła, mówi o przede wszystkim kimś, kto przyjdzie, zanim Mesjasz przyjdzie na świat. Mówi o misji przygotowania, właśnie tak jak to chociażby w tej pieśni Zachariasza pobrzmiewa, pojednanie, przygotowanie serc. Ta misja ma być także bardzo, byśmy powiedzieli, wymagająca, surowa, wymagająca zdecydowania człowieka. Pamiętamy, że sam Jan Chrzciciel mówi o siekierze przyłożonej do korzenia. Natomiast sam Malachiasz mówi także o takim surowym sposobie oddzielania tych, którzy przyjmą Słowo Boże i tych, którzy nie przyjmą Go. Używa tutaj ognia jako obrazu tego oczyszczenia i tygla, w którym się oczyszcza metal. Wiemy, że w tym tyglu, w którym jest ruda, chociażby srebra i ołowiu, w tym tyglu bardzo rozgrzanym wystarczy trochę powietrza puścić na to, co jest pomieszane póki co, szlachetne i nieszlachetne, żeby na powierzchni pojawił się tlenek tego ołowiu, a na dnie, w pozostałej części tego tygla, pozostaje czyste srebro. Taki jest obraz tego ostatecznego przed przyjściem Mesjasza oczyszczenia, rozdzielenia tych, którzy przyjmą albo nie przyjmą wezwanie do nawrócenia. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Zapowiedź oczyszczenia kapłaństwa, tego, które trwało od Aarona aż do przyjścia Chrystusa, aż do złożenia ofiary przez Jezusa na krzyżu. Tak radykalnie kapłaństwo Starego Testamentu zostało oczyszczone, że Chrystus będzie o sobie mówił, że jest świątynią, że On jest wiecznym kapłanem, który raz na zawsze złoży ofiarę wystarczającą za zbawienie świata. Zachęcam, żebyśmy także, kiedy ten czas różańca jest, mogli być także z naszymi bliskimi, znajomymi, czy odwiedzać ich, żebyśmy także pamiętali o tej modlitwie naszej już bez udziału tego typu połączenia. Przekażcie także, proszę, te życzenia z naszej strony, czy też można puścić, że się tak wyrażę, z mediów życzenia, które skierowałem do całej diecezji, także do was, którzy uczestniczycie także spoza tej naszej diecezji w tej modlitwie różańcowej. Niech Pan Bóg błogosławi na pokój i radość w tym najpierw łamaniu się opłatkiem, składaniu życzeń, ale także w tym naszym świętowaniu Bożego Narodzenia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. I do spotkania w niedzielę wieczorem na różańcu.